Roleta zewnętrzna marki Carnix. Rolety zewnętrzne marki Carnix spełniają funkcje zarówno ochronne, jak i estetyczne w postaci regulacji jasności światła oraz izolacji dźwiękowej. Dodatkowo rolety zewnętrzne poprawiają bilans energetyczny budynku w zimie poprzez izolację cieplną, latem jako ochrona przed nadmiernym nagrzaniem pomieszczeń. Sterowanie może odbywać się ręcznie lub zdalnie za pomocą pilota. Rolety zewnętrzne marki Carnix mają podwyższoną odporność na ścieranie oraz działanie czynników atmosferycznych, co sprawia, że produkt w swojej klasie nie ma konkurencji. Występują w szerokiej gamie kolorystycznej. W zależności od rodzaju ściany należy dobrać odpowiedni system montażu. Przed przystąpieniem do montażu należy rozpakować towar i sprawdzić, czy zgadza się on pod względem ilościowym oraz jakościowym. W skład zestawu wchodzi skrzynka roletowa, prowadnice oraz zatyczki do maskowania wkrętów w prowadnicach, zwijacz na taśmę, prowadnica taśmy wraz z uchwytem taśmy. Podtynkowy montaż rolety zewnętrznej. Sprawdź wymiary otworu okiennego. Następnie przyłóż prowadnicę do ściany i w odległości około 17 mm od krawędzi zaznacz miejsce do przewiercenia otworu pod taśmę. Wiertłem o przekroju 20-22 mm wykonaj otwór pod taśmę. W miejsce otworu włóż rurkę instalacyjną i utnij ją równo, zarówno od wewnętrznej, jak i zewnętrznej strony ściany. Przyłóż skrzynkę roletową do podłoża. Ustaw w pionie prowadnicę. Następnie za pomocą kątowników przykręć skrzynkę do podłoża, a prowadnicę przykręć wkrętami do ramy okiennej. Odkręć wkręty i otwórz skrzynkę roletową. W kolejnym kroku opuść kurtynę rolety do parapetu i przełóż taśmę przez otwór do wewnątrz pomieszczenia. Za pomocą wkrętów na wyjściu otworu zamontuj prowadnicę taśmy. Wyciągnij zawleczki i podważając śrubokrętem jedną stronę obudowy, otwórz zwijacz. Przykręć zwijacz do ściany za pomocą wkrętów. Zaczep taśmę, mocno trzymając obudowę sprężyny. Następnie zwolnij blokadę. Na zamontowany zwijacz przy opuszczonej kurtynie, na bęben sprężyny należy napinąć 2-3 zwoje taśmy. Po wykonanej czynności zamknij obudowę zwijacza. Na koniec montażu przeprowadź próbę działania rolety. Jeśli wszystko działa prawidłowo, zamknij i przykręć pokrywę skrzynki roletowej.